Witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet miałem to w planie, ponieważ chciałbym w jakiś sposób usprawiedliwić to, co powiem później, a mianowicie w taki sposób, że to, co będę mówił o biznesowym ujęciu cyklu produkcji wynika z pewnych moich zawodowych doświadczeń, które do agory się nie ograniczają, wręcz przeciwnie, to jest tylko taka czapeczka na drodze zawodowej, która faktycznie powiązała mnie na parę lat z internetem, ale internetem rozumianym jako dystrybucja VOD. Natomiast to, co sobie w ogóle tutaj, co sobie myślę i to, co tutaj będę chciał Państwu przedstawić, wynika z, z takich trzech obszarów doświadczeń. Z jednej strony to jest po prostu produkcja filmowa, bo przez kilkanaście lat produkowałem filmy fabularne. Z drugiej strony to Fantastyczne doświadczenie, jakie mam i na jakie bardzo, bardzo liczę w swojej przyszłości, mianowicie kontakt z młodymi ludźmi w szkołach filmowych, licznie tutaj reprezentowanymi. Jeśli w ogóle będę coś mówił, to raczej z takim założeniem, że cała wiara w nowy model dystrybucji we mnie, i to jest moje osobiste zdanie, tkwi właśnie w tych młodych ludziach, tak? którzy będą umieli zerwać z pewnymi stereotypami, które w naturalny sposób ograniczają również mnie. To nie jest tak, że próbuję się tutaj załapać na ten pociąg młodych, wręcz przeciwnie, patrzę na to właśnie z takiej perspektywy i przez kontakt z młodymi ludźmi w szkołach filmowych. Widzę Warszawską Szkołę, widzę Katowicką Szkołę, pozdrawiam gorąco. I trzeci aspekt to spojrzenie właśnie z punktu widzenia korporacji i takiego pomysłu na działalność w świecie filmowym. Która w poprzednich prezentacjach już została tutaj ujęta, w związku z tym mam ten komfort, że w jakiś sposób będę mógł się do tego odnieść i zdyskontować to przez pryzmat takiego lokalnego patrzenia na produkcję filmową, a z drugiej strony jest to troszkę niewygodne, no bo będę musiał chcąc, nie chcąc powtórzyć pewne rzeczy, które padły już w poprzednich prezentacjach. Dlatego patrząc na cykl produkcji filmu, zaznaczam bardzo mocno ten aspekt związany ze szkołami filmowymi. Zwykle przyjęło się myśleć o harmonogramie produkcji filmu w taki sposób, że rozkłada się on na cztery okresy. Tak? I moje doświadczenia z produkcji filmowej tak samo niestety, trzeba powiedzieć, oscylują wokół myślenia okresem przygotowawczym, zdjęciowym, postprodukcji, tego okresu montażu i udźwiękowienia, jak to w starej nomenklaturze zwykło się mówić i okresu prac końcowych. Otóż biznes... Patrzy na produkcję filmową zupełnie inaczej. Tak? Okazuje się, że te cztery, wydawałoby się, jedyne etapy produkcji filmu w całym cyklu powstawania tego filmu są właśnie najmniej ważne. Dzisiaj, jak patrzę na produkcję filmu, to to wszystko jest najmniej ważne. To jest prosta do zrobienia rzecz. Wyprodukować film, tak, nie ma najmniejszego problemu. Wyprodukować dobry film, to już jest olbrzymie wyzwanie, ale tak naprawdę być producentem filmu fabularnego to znaczy myśleć zupełnie innymi kategoriami. Myśleć kategoriami pierwszego i ostatniego okresu w całym cyklu życia filmu, których tutaj w pierwszej części tego slajdu nie wymieniam, tak? bo producenci nie mogą myśleć kategoriami: wyprodukować film i rozliczyć, tak? przygotować, zrobić zdjęcia i rozliczyć, bo to jest największy błąd. Tam, gdzie powinna skupić się uwaga producentów filmowych, to jest okres przed okresem przygotowawczym, czyli development filmu i to, od czego powinno się w ogóle zacząć myślenie o produkcji filmu, to jest jego dystrybucja. I naprawdę jestem 100% przekonany, że rozpoczynanie produkcji filmu nie mając dystrybutora tak naprawdę nie ma najmniejszego sensu, bo wówczas wpadamy w takie kolejne produkowania dla produkowania. Tak? Produkowania dla siebie. I wpadamy w kolejny bardzo komfortowej sytuacji, w której zysk na produkcji zadowala producentów i kompletnie ich nie obchodzi, co się dzieje z tym produktem dalej. A to wydaje mi się być bardzo niedobre dla myślenia o filmie jako o biznesie. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy Europą. Niemniej jednak, gdyby próbować przenosić pewne mechanizmy, w tym biznesowe, o których tutaj wielokrotnie była. Mowa na nasz rynek, to spróbujmy spojrzeć na niego w ten sposób, że jednak to jest show business. Robienie filmu to biznes w jakimś stopniu oczywiście. E, może być potraktowany jako inwestycja i ewentualny zwrot z inwestycji. Amerykanie często mówią, It's a show business, it's not a show, show art. Tak? Filmmaking nie jest sztuką, jest biznesem po prostu. Nie jest to takie łatwe w Polsce oczywiście do zrealizowania, no niemniej jednak bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby myśleć kategoriami developmentu jako tego najważniejszego okresu w produkcji filmu, ale przez pryzmat jeszcze ważniejszego okresu w produkcji filmu, czyli przez pryzmat jego dystrybucji. I namawiam też do tego, żeby nie dzielić filmów na filmy artystyczne i komercyjne, jak to się zwykle przyjęło u nas. A, robię taki komercyjny film. A, robię artystyczny film. Tak? To znaczy, artystyczny znaczy, że będzie jeździł na festiwale i, i zyska garstkę ludzi w kinie. Tak? A komercyjny oznacza zwykle półtorej gwiazdki albo jedną wyborczej i czasem półtora. Miliona widzów w kinie. Więc absolutnie chciałbym odejść od takiego dzielenia filmów na artystyczny i komercyjny, bo film po prostu może być udany albo nieudany. Albo tak jak później powiem, może być frekwencyjny lub niefrekwencyjny. I teraz, dlaczego, dlaczego tak, tak myślę, że development i postprodukcja, development i dystrybucja są takie ważne. Tutaj dobrze tego nie widać, ale ja to wszystko streszczę. Te dwa okresy w cyklu produkcji, czyli ten pierwszy development i ostatni dystrybucja, są o tyle ważne, że gdyby przyłożyć cały cykl powstawania filmów do życia człowieka, to development to jest, sam pomysł na film to jest poczęcie człowieka. Development jest ciążą, tak? jest rozwojem, e, nauką, poznawaniem świata, nauką czytania, pisania. I w momencie, kiedy film e, kierujemy do preprodukcji, to porównałbym to z takim okresem w życiu człowieka, jak przedszkole czy szkoła. Uczymy się tego filmu bardzo dokładnie. Mamy scenariusz. Też nie należy zapominać o tym, że ten scenariusz musi mieć swoją formę produkcyjną, taką gotową do analizy produkcyjnej. Lubią trzeba po prostu zrobić: przedszkole, szkoła, później liceum. Liceum to bardziej okres zdjęciowy. No i teraz skracając, oczywiście później mamy studia nad filmem, czyli okres montażu i udźwiękowienia i dopiero dyplom zdobywany przez studenta na końcu swojej drogi. Edukacji w wieku mniej więcej 25 lat kończy, kończy tę młodość i dzieciństwo, i rozpoczyna dojrzałość. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, jak wiele zależy od tego, jak przebiega ciąża, jak wiele zależy od tego, jak człowiek spożytkuje swój czas w przedszkolu, czego go nauczą, czy ma jakieś traumy z dzieciństwa, czy ma jakieś problemy w szkole, tak? czy w ogólniaku uczył się, czy raczej popalał w kontach, tak? Ale to wszystko jeszcze da się poprawić na montażu, jak wiecie. E, więc na studiach człowiek może się po, e, po egzaminie dojrzałości otrząsnąć. To tak naprawdę, porównując to w ten sposób, ten człowiek gotowy do zarabiania w swoim najlepszym okresie w życiu, pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, a później kiedy spożytkowuje to, co udało mu się osiągnąć w tym najlepszym okresie w życiu, to jest właśnie dystrybucja. W związku z tym, jeśli, jeśli myślimy o filmie w takim odniesieniu do, do życia człowieka, to dbajmy o to, żeby to dziecko bardzo dobrze wychować, ukształtować i yy, wyedukować, dbając o okres developmentu w szczególności, ale pamiętajmy o tym, że jak człowiek już później w dorosłym życiu zarabia, tudzież pozostawia sobie. Po sobie jakąś pamiątkę już, nawet po śmierci się o nim wspomina, to to jest wszystko ten okres dojrzały, który bardzo dużo czerpie z młodości i z, z edukacji. Ja bym dystrybucję właśnie przyrównał do tego, do tego elementu, do tego fragmentu życia człowieka, czy może części życia człowieka, kiedy kończy studia i zaczyna konsumować to, co zdoła, zdołał osiągnąć, czy czego zdołał się nauczyć przez pierwsze. Lata swojego życia. Teraz dwa słowa o, o tym, co już tutaj wielokrotnie było mówione, mianowicie jak zderzając te dwa podejścia myślimy o produkowaniu filmu. No, najprościej jest wziąć pieniądze od firm, które dają, od instytucji, które dają dotacje. Tak? To jest najprostszy model, bo to jest ten model. To jest ten model przygotowawczego okresu i okresu rozliczenia. Tak, koniec. Nie interesuje nas to, co się później z filmem dzieje. Tak naprawdę nie mamy żadnego ciśnienia, żeby pieniądze zainwestowane w film odzyskać. Nic nas nie goni. Instytucje dały, proszę bardzo, jest, jest fantastycznie. Środki uczestników rynku, korporacje medialne też w gruncie rzeczy bardzo często nie nie wywierają tak wielkiego ciśnienia bo stacje telewizyjne konsumują pieniądze które zainwestowały w film bardzo często na poziomie emisji telewizyjnych tak czyli mają inną drogę do konsumowania tego filmu niż zarabianie na nim w normalnej eksploatacji i bardzo często tutaj dystrybutor nawet jest pomijany w na tej drodze, jeśli chodzi o krajowe produkcje, bo producenci wolą, nie płacąc dystrybutorowi marży, sprzedać bezpośrednio do stacji telewizyjnej ten projekt. Oczywiście, tak postępując, też można produkować filmy. Tutaj, oczywiście, to ciśnienie dotyczące jakości produktu jest dużo, dużo większe. No niemniej jednak, nadal nie mamy, nie mamy takiej konieczności produkowania filmu, który, który się zwróci. Kolejnym sposobem finansowania produkcji są inwestycje na zasadzie MG dystrybutorów, i to jest taki pierwszy moment, dlatego mówię o tej dystrybucji, że jest taka ważna. To jest taki pierwszy moment, który producenta stawia do pionu. Jeśli mamy dystrybutora, który angażuje swoje pieniądze w projekt, to znaczy, że my musimy od początku zacząć myśleć kategoriami zwrotu z tego projektu, i to jest najzdrowszy, najzdrowszy z modeli. Słyszeliście Państwo tutaj wiele o product placementie, słyszeliście wiele o y, y, sponsoringu, to też warto wykorzystać y, i wdrożyć już na etapie developmentu. I to są te dwa powody, dla których uważam, że development jest bardzo ważny. To jaki jest ten projekt, jak jest przygotowany, jak jest zdokumentowany, jak są oszacowane jego szanse. Na samym początku pozwala nam porozumieć się z dystrybutorem, pozwala nam wyestymować w jakiś sposób przychody, które ten film będzie w stanie osiągnąć na wszystkich polach eksploatacji. Mówię tu o oknach, kino, home video, pay TV, free TV. I do tego dostosować całą inwestycję, stawiając sobie pewien próg, ile ten film może kosztować. Bo, bo, bo często jednak na polskim rynku mamy taką sytuację, że produkujemy film za 9-12 milionów, podczas kiedy zdrowa analiza pokazuje, że nigdy te 12 milionów do nas nie wróci. Tak? Niektórym producentom oczywiście wychodzącym z założenia, że część pieniędzy, które są dotacją tych części, tej części pieniędzy nie musi zwracać, w związku z tym wystarczy, że film zarobi tyle, co kosztuje w 30-40% i już, i już będzie na zero. Kolejnym sposobem by pozyskiwania pieniędzy są środki producentów i koproducentów. Kapitał własny producenta i koproducenta rzadko bierze udział w, w naszych produkcjach, a tu głównie z tego powodu, że wtedy już rodzi się ryzyko utraty tych pieniędzy, więc już nie jest tak łatwo wyprodukować film, w który Inwestujemy własne pieniądze, i stąd niewiele takich przypadków, chociaż sytuacja rynkowa oczywiście zmusza coraz częściej producentów i koproducentów do myślenia tymi kategoriami, co uważam za bardzo zdrowy, zdrowy objaw. Koniecznością również są aporty ludzkie i aporty rzeczowe, po prostu bez tych sposobów na gromadzenie środków, już niekoniecznie pieniężnych, ale zasobów swego rodzaju w produkcji filmowej. Wiele filmów nie mogłoby powstać. I teraz powtarzam to, co już tutaj Państwo usłyszeliście, mianowicie rozwijane metody finansowania produkcji. Myślę, że szansą dla rynku w takiej bardzo określonej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, gdzie mamy 40 milionów ludzi w Polsce, czy tam niecałe 40 milionów ludzi w Polsce. Stąd też wynika pewna ograniczona. Od góry publiczność kinowa. Nie wiem, czy Państwo śledzicie box office, ale tak naprawdę od paru lat nie ma szans na to, aby przekroczyć 3,5 miliona widzów, bez względu na to, co to byłby za produkt. Czy polski, czy amerykański, po prostu 3,5 miliona widzów, którzy zdecydują się na zapłacenie 18, 19, czasem 20 zł za bilet do kina. To jest Ilość graniczna, więc budżetowanie dzisiaj jakiegokolwiek filmu, którego dystrybucja i tu znowu powtarzam dystrybucja jest w ogóle pierwszą rzeczą, o której powinniśmy myśleć. Budżetowanie filmu, który przekracza i to znacznie wyestymowane wartości potencjalnej publiczności jest no bez sensu. znaczy, z biznesowego punktu widzenia jest czystą stratą, tak? Czyli jeżeli awatar, jeżeli pasja, jeżeli szereg osiągnęły wyniki w granicach 3,3, 3,4, 3, 3,6 miliona, te 3,5 miliona to jest taka granica, no to znaczy, że pewnego pułapu budżetu filmu, oczywiście odejmując od tego. Czy dodając jakby do tego kwoty z pryscingu czy licencji telewizyjnych, film nie powinien przekroczyć, bo nigdy się najnormalniej w świecie nie zwróci. W tej sytuacji dosyć ciekawym rozwiązaniem na finansowanie produkcji, tylko z bardzo uczciwą świadomością informacją wobec tych uczestników inwestycji jest mecenas filmu, tak? Bo wtedy w grę wchodzi nie tylko inwestycja i z inwestycji, tylko wchodzą różne inne korzyści, które zresztą na rynku bardzo często są pożądane. Tak? Tutaj już też parokrotnie padła taka informacja, że marketerzy firm lub domów mediowych są już zmęczeni tradycyjną reklamą. Rynek tradycyjnej reklamy dzisiaj powolutku migruje z telewizji do internetu. W internecie jest ta reklama niestety bardzo tania. Bywa skuteczna w formie wideospotów i mniej skuteczna w formie display, displayowej, czyli tych banerów wyskakujących na stronach internetowych. No więc marketerzy szukają bardzo często nowego sposobu na promocję swoich produktów, marek, czy nawet zamożni ludzie na promocję z własnych osób. Tak? Są takie przypadki, że pieniądze prywatnych inwestorów tak naprawdę wspomagają ich, E, taki osobisty e, PR więc na pewno warto szukać tych pieniędzy w momencie kiedy dojdziemy do wniosku że ta inwestycja ma deficyt bo wychodząc od dystrybucji policzymy sobie że nie ma szans na to żeby jako inwestycja się zwróciły kredyty które producenci mogą zaciągać tak naprawdę dotyczą właśnie to też o tym była mowa cash flow największy problem dzisiejszych produkcji no to kwestia możliwości regulacji zobowiązań w czasie É... Kto pracuje przy produkcjach filmowych, wie, że bardzo często trudno jest odzyskać swoje pieniądze, znaczy odzyskać, no, uzyskać pieniądze, które się należą za pracę, ponieważ producent ma kłopot z tak zwanym cash flow. Tak? Po prostu te firmy, które inwestują w produkcję czy instytucje nie zawsze e, wypłacają w czasie, lub też jest to błąd producenta, który e, nie kalkuluje tego na początku i e, zderza się z taką koniecznością zapłacenia większej kwoty pieniędzy względem tej, którą umówił w umowach koprodukcji. Koprodukcyjnych. Inne, ja tutaj szybciutko przez nie przejdę, sposoby na finansowanie produkcji to oczywiście, to oczywiście prywatne inwestycje, tak? tylko tutaj jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że prywatny inwestor, inwestując milion złotych, tak naprawdę liczy na mniej więcej milion czterysta zwrotu. Dlaczego? Proszę pamiętać o tym, że produkcja filmowa, wiecie to Państwo, tak? produkcja filmowa trwa. Od momentu, kiedy pieniądze powinny wpłynąć na konto produkcji, bardzo, do momentu, kiedy film zaczyna na siebie zarabiać, bardzo często mijają dwa lata, tak? a w najlepszym wypadku półtora roku. W związku z tym e, normalnie myślący inwestor kalkuluje w ten sposób, mam milion złotych, jeśli dam je na lokatę do banku, to po roku będę mał, miał milion i pięć lub siedem procent. Po dwóch latach tam 8-9% narasta. W związku z tym żadną łaską nie jest to, że produkcja filmowa zarobi 10%. W związku z tym ci, którzy inwestują, sitcampy to są takie spotkania firm, które startupów tak naprawdę, które zaczynają swoją działalność, gromadzą wokół siebie inwestorów, którzy są w stanie zaryzykować pieniądze. Nie duże, tak, bo z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych, milion złotych to nie są duże pieniądze. Zainwestować pieniądze tylko po to, żeby ten zysk potencjalny, być może obarczony dużym ryzykiem, był dużo, dużo większy niż zwykłe działania e, na lokatach bankowych. I tak naprawdę cała gra o to się, e, o to się rozgrywa. E, środki. Koprodukcji międzynarodowej to też sposób na finansowanie produkcji. Z punktu widzenia inwestora to wcale nie jest takie, e, takie złe, ponieważ za jedną czwartą wkładu można mieć 100% udziału na swoim terytorium. Tak? Cała koprodukcja pomyślana także finansują film cztery państwa, tak naprawdę przekłada się na to, że film o wartości budżetowej 10 milionów złotych jedną stronę obciąża tylko na poziomie 2,5 miliona złotych, co przy ewentualnym dostępie do 100 praw dystrybucyjnych na danym terytorium znakomicie poprawia wynik finansowy. Tak? Bo później to takie bardzo uproszczone wyliczenie na końcu Państwu pokażę, więc można mieć produkt za 10 milionów, a inwestować. W niego tylko 2,5 i zyskać co najważniejsze 100% prawne w dystrybucji polskiej na przykład. Tak, z punktu widzenia, a mówię teraz już bardziej z punktu widzenia takiego holdingu, jak Agora, która posiada kina własne, która jest dystrybutorem, która inwestuje w koprodukcje filmowe, bardzo ważne jest to, żeby zainwestować mniej, ponieważ nawet przy gorszym wyniku, e, jeśli chodzi o widownię w kinie, e, to co zainwestowała, a posiada 100% praw do 100% udziałów w dystrybucji lokalnej, jest z większą szansą w stanie sobie zwrócić. Więc te koprodukcje naprawdę mają spory sens, przy czym trzeba pamiętać o tym, że koprodukcje bardzo często nie wyglądają tak jak proste równanie, że 10 milionów złotych to jest 4 razy 2,5, bo się na końcu okazuje, że te 10 milionów złotych wartości filmu przekłada się mniej więcej na 12 milionów złotych faktycznej wartości budżetu, ponieważ każdy koproducent oznacza kolejny markup na swoim pośrednictwie, czy to względem narodowego... Funduszu podobnego do PISF-u, czy po prostu na produkcji, który, y, którą chce w jakiś sposób już na poziomie. Etapu samego robienia filmu zdyskontować ma, małym zyskiem. Więc coś, co ma wartość 10 milionów złotych, przekłada się zwykle na wartość 12 milionów złotych, bo to około 20% więcej kosztuje. I to też nie jest tak, że zawsze korzystanie z funduszy obcego państwa jest opłacalne. Ja miałem taką sytuację przy produkowaniu filmu, rzecz dotyczyła Katynia, że pieniądze z Europy były obarczone, bo to wiadomo, tak wieloma tak wieloma obostrzeniami, że doszliśmy do wniosku, że szkoda tych pieniędzy. Tak? Jeszcze musielibyśmy część postprodukcji robić na Zachodzie, która byłaby dużo droższa niż ta sama zrobiona w Polsce. W związku z tym nie zawsze to się opłaca, ale tylko i wyłącznie z punktu widzenia takiej sytuacji, że mamy jakieś przekonanie, że film będzie miał dużą... Widownie, i po prostu to jest tylko dwumilionowe obciążenie budżetu. W sytuacji, kiedy nie mamy takiej pewności lub wręcz wychodzi nam z estymacji, że ten koszt do zwrotu jest za duży względem potencjalnych zysków, no wtedy warto rozbić to ryzyko i obciążenia na kilka stron w koprodukcji. Można sprzedawać licencje telewizyjne, można uzyskiwać MG z dystrybucji czy z licencji merchandisingowych, chociaż to jest strasznie trudne w Polsce, tak? Merchandising w Polsce tak naprawdę też z punktu widzenia ewentualnego wydawcy filmu. Koproducenta, dystrybutora i wydawcy w jednym filmu dla dzieci może mieć jakiś sens, tak? bo to pociąga za sobą możliwość wyprodukowania książek, wyprodukowania zabawek i dystrybuowania ich. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, a nie znam dobrego przykładu polskiej produkcji, która by była w stanie ten merchandising skeszować w, w praktyce. No i środki dzięki nowym mediom. Tutaj była mowa o crowdfundingu który może mieć różne źródła, to pan Olgierd o tym mówił. No chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o, o VOD. I to też mówię z tej czwartej mojej perspektywy, także nie, nie, nie zawsze łatwo mi mieć jednoznaczny pogląd, jak się patrzy na sprawę z, z czterech stron. Otóż prowadzę serwis VOD legalny w, w Kinoplex się nazywa w Agorze. i mam jakieś takie spojrzenie na polski rynek VOD z perspektywy już chyba 6 lat bodajże. Od momentu, kiedy, kiedy wprowadziliśmy pierwszy film w Polsce w internecie, Oda do radości. To był taki eksperyment, który był pierwszym krokiem w dystrybucji filmów legalnie w internecie w Polsce. No i muszę powiedzieć tak, na pewno bardzo szybko rośnie ta forma dystrybucji. Na pewno polskie filmy, ale to już z innego powodu, tak wyjątkowo w tej dystrybucji dobrze się sprzedają. Głównie chodzi o to, że szybko znikają z ekranów kinowych i ludzie, którzy nawet chcieliby zobaczyć polski film w kinie, no nie są w stanie, ponieważ te filmy są w tak dużej rotacji, są tak szybko wypierane przez zachodnie produkcje, że po prostu ludzie nie zdążą ich zobaczyć. I muszę powiedzieć, że te środki, być może nawet, jeszcze nie znam takiego przypadku preselingu, do dystrybucji VOD mogą wspomóc budżet filmu. Natomiast dzisiaj, to jeszcze później o tym powiem, jeszcze dość ostrożnie trzeba się zachowywać względem dystrybucji VOD, patrząc na to tylko i wyłącznie biznesowo. To będzie wynikało z wyliczeń. I teraz tak. Raczej namawiałbym właśnie do tego, żeby myśleć kategoriami, czy film jest frekwencyjny, czy film jest niefrekwencyjny, tak? Przy czym e, niefrekwencyjny film wcale nie, nie, nie oznacza filmu artystycznego, tak? absolutnie. Wręcz przeciwnie, jest wiele przypadków z ostatnich filmów, że filmy trudne, poważne, artystyczne zdobyły dużo, dużo większą widownię niż filmy z założenia. Tworzone, produkowane dla sukcesu komercyjnego. Dlatego jakoś tak niezręcznie jest mówić o podziale film artystyczny i film komercyjny, skoro mamy mnóstwo przykładów, kiedy film właśnie komercyjny stał się niefrekwencyjny, a przynajmniej nie na takim poziomie, na jakim powinien. Nie chcę tutaj konkretnych przykładów podawać, ale wiecie Państwo, burza w mediach na ten temat wiele, wiele nam pokazała. I to, że film trudny. Wydawałoby się bardzo poważny, artystyczny, stał się projektem frekwencyjnym, tak? ponieważ osiągnął powyżej miliona widzów. Tak było w przypadku w przypadku ciemności, w ciemności i, i jesteś bogiem. Tak? versus produkcja amerykańskich majorsów, które zyskują 200, 300, 400 tysięcy widzów, to też oczywiście może mieć swoje źródło w tym, że one są oglądane głównie w internecie w pirackich kopii. I teraz tak, produkując film, trzeba sobie odpowiedzieć, co jest celem produkowania filmu. I do tego dochodzę, i dlatego ten komunikat, wydaje mi się, jest najzdrowszy w stronę młodych ludzi, bo to młodzi ludzie dzisiaj, startujący w produkcji filmowej, mają szansę pozbyć się stereotypów wyjść w Europę, koprodukować czy mieć odwagę wchodzić w, w takie relacje niekoniecznie powiązane z instytucjami dotującymi, tylko żeby po prostu ryzykować, robiąc na tym filmie biznes, to zawsze trzeba sobie powiedzieć, po co my ten film robimy. I wymieniłem tutaj cztery podstawowe cele produkowania filmu. Tak? Ten pierwszy, o którym głównie dzisiaj mówię, to jest cel biznesowy, którego nadrzędną, na, którego rzeczą nadrzędną jest osiągnięcie. Zwrotu z inwestycji. Tak? To jest bardzo prosty mechanizm. Prywatny inwestor ma wolne 5 milionów złotych, tak, i chciałby je gdzieś ulokować na, na jakiś procent po to, żeby za dwa lata mieć 5,5 miliona. Więc w biznesowym ujęciu ten sam inwestor może te 5 milionów złotych zaryzykować kosztem dużo, dużo większego zysku i zainwestować w produkcję filmową. Oczywiście takich przykładów jest niewiele. Tak? Nie wiem dlaczego niewiele. Może to jest tak, że bardzo trudno jest zrobić taki film, a może to jest tak, że po prostu bardzo rzadko producenci myślą takimi, takimi kategoriami. Ale jak spojrzycie Państwo na film Listy do N, no, które są oczywiście rodzynkiem w naszej dystrybucji. No to przekładając tę miarę, że jednak 2,5 miliona widzów zobaczyło ten film w kinach i przeliczając to na pieniądze zwrotu, pieniądze do zwrotu dla producenta i dystrybutora, no to to jest absolutnie fantastyczna... Inwestycja ze zwrotem, która jeszcze jakiś czas będzie dawała e, przychody. E, celem produkowania filmu może być marketing, tak? to o czym powiedziałem wcześniej. Film może się nie domykać biznesowo, ale nadal może mieć sens ekonomiczny, mianowicie kiedy pieniądze, które nie wrócą do nas jako przychody, będą nam darowane w zamian za pewnego rodzaju świadczenia marketingowe. I tu chodzi o product placement, tu chodzi o PR firmy lub osoby, tu chodzi o marketing wokół filmu. Pamiętajcie Państwo, że dystrybucja niesie za sobą cały wachlarz działań PR-owych, marketingowych, reklamowych, a to jest też fantastyczny obszar do tego, aby zrobić biznes, tylko że z klientem właśnie, któremu zależy na promocji produktu lub brandu. Kolejnym celem może być oczywiście sztuka, no i wtedy sobie musimy jasno powiedzieć, że robimy film, którego celem jest przede wszystkim zdobywanie nagród na festiwalach. Tylko cały numer polega na tym, żeby sobie odpowiedzieć na to, co jest celem produkowania naszego filmu i żeby dobrać wówczas, jak już sobie określimy ten cel, odpowiednie sposoby finansowania. Jeżeli mamy zrobić biznes, to nie finansujmy tego ze środków publicznych. Jeśli mamy zrobić film festiwalowy i wiadomo, że to biznesem wprost, zwrotem z inwestycji nie będzie, wtedy dobierajmy do tego takie mechanizmy finansowania, żeby na końcu się nie okazywało, że są jakieś zawiedzione strony w tej kooperacji. No i edukacja. Tak też myślę tutaj o takich filmach, które niosą w sobie przesłanie, informacje, wiedzę, o jakimś wydarzeniu, to, to już jest chyba rola e, takich instytucji państwowych, żeby te filmy mogły powstawać i one po prostu wielokrotnie nazywane filmami lekturowymi, szkolnymi. Tak? Jednak niosą w sobie olbrzymi potencjał, e, jeśli chodzi o edukowanie ludzi, bo, bo, bo trudno jest polemizować z tym, że e, informacje przekazywane w filmie docierają do ludzi dużo, dużo szerzej niż przez jakiekolwiek inne medium. E, Zatem namawiam do liczenia od tyłu. Tak? I licząc od tyłu Zaczynamy od dystrybucji, nie ruszamy z produkcją filmu, jeżeli nie wiemy jak możemy go dystrybuować, po prostu. A jeżeli wiemy i mamy szansę, wiemy jak możemy go dystrybuować i mamy szansę dystrybucji, to znaczy, że możemy sobie wyestymować przychód i od tego licząc w tył, możemy sobie również postawić granice dla kosztów produkcji i dla kosztów P&A. Konieczne jest rozpoznanie rynku i konieczne jest zbudowanie sobie takiego równania, że jeśli mamy w projekcie biznesowym Jakiś estymowany przychód, pomniejszamy go o minimum 15%. Chociaż tak jak mówię, inwestorzy zwykle liczą, że będzie to 30-40%. I wtedy osiągamy tę kwotę, która jest inwestycją, na którą składa się koszt budżetu produkcji i koszt PNA, czyli kosztów dystrybucji, w których mieszczą się fizycznie wykonane kopie. Które też dużo kosztują, mimo tego, że, że mamy dystrybucję cyfrową, to jednak wciąż obciążone są <coughs> taką, takim podatkiem od, od kopii cyfrowych. No i przede wszystkim koszty mediów, które trzeba wykreować, mówię, mówię tutaj o reklamie, tak, i wykupić po to, żeby promocja tego filmu mogła mieć miejsce, plakaty, zwiastuny itd. Tak tak Więc jak sobie tak od tyłu policzymy, tak? I, i, I odpowiemy sobie na pytanie, co jest celem produkowania filmu. Będziemy umieli dostosować do niego dystrybucję, i będziemy mogli również dobrać odpowiednie środki do tej dystrybucji. I teraz dwa słowa takiego spojrzenia na budżet w takich kategoriach etapów, tak? Najpierw budżet developmentu, czyli koszty scenariusza i koszty rozwoju, rozwoju projektu. Bardzo istotne, żeby sobie umieć wydzielić ten, ten budżet. Ile my jako producenci jesteśmy w stanie w ten film zainwestować, ile ewentualnie mus, musimy uzyskać ze środków Inwestorów lub instytucji dotujących. Później mamy taki klasyczny budżet produkcji i postprodukcji filmu, na który składają się tam koszty bezpośrednie w postaci honorariów, materiałów, czynszów aport, tak, ewentualnie jakieś działania PR-owe, rezerwy, które bardzo rzadko uczestniczą, e, bardzo rzadko są zapisywane w budżetach e, polskich filmów, a to powinno być oficjalnie ujęte po prostu, rezerwa w budżecie. To jest ryzykowny biznes, różne rzeczy mogą się zdarzyć i ta rezerwa też powinna być gwarantowana przez inwestorów. Ubezpieczenia. I finansowanie, tak? Finansowanie to też jest część budżetu, bo jeśli korzystamy z kredytów, to te odsetki też stanowią jakąś część inwestycji i ewentualny zysk producenta wykonawczego. Oczywiście można się go pozbawić, licząc na przychody z produkcji, no ale oczywiście możemy sobie też zostawić pewnego rodzaju markup na, na samej produkcji. I do tego doliczamy budżet dystrybucji w kinie i Home Video. Przy czym tutaj już była mowa na samym początku o tym, że te dwa rynki mogą na siebie zachodzić. Żyjemy w takich czasach, że bardzo trudno uwierzyć, że przez najbliższe 5 lat utrzyma się ten sztywny podział pomiędzy oknami dystrybucji. Tak? Dzisiaj on wygląda tak, że mamy kino, i to okno jest zarezerwowane dla to pole eksploatacji kino jest zarezerwowane przez trzy, czasem 6 miesięcy, póki nie wyjdzie płyta DVD, trwają bardzo duże dyskusje. Zapewniam Państwa, że one są jak kameleon w ciągłej przemianie. Duże studia myślę tutaj o majorsach, czyli Disney, Paramount, Universal, Fox. MGM mniej, bo ma kłopoty finansowe. W każdym razie oni się, Warner, zastanawiają bardzo nad tym, co tu zrobić. Tak? To znaczy, jak zmienić układ okien. Sami nie wiedzą, ponieważ widzą, jak bardzo duże straty potencjalne, bo tutaj na ten temat też toczy się dyskusja, generuje dystrybucja piracka. I, i sami się zastanawiają, czy jest sens wprowadzania filmów na VOD legalnie po sześciu miesiącach, a może to skrócić. A może już po trzech, wykorzystując tę falę promocji, którą daje kino. A może wręcz, i kilka takich pomysłów już się pojawiło, wprowadzić film do dystrybucji VOD równolegle z kinem. Tutaj pani Agnieszka mówiła na początku o tym, że trwają rozmowy z kiniarzami i znowu wszystko zależy od punktu siedzenia. Jak się jest kinem, to wcale nie jest w interesie kina to, żeby film wchodził na VOD. Jak się jest serwisem VOD, to jak najbardziej. Ja jestem bardzo tym zainteresowany, żeby film wchodził do dystrybucji równolegle z kinem. To jest kwestia modelu pewnego, biznesowego. Jak to ułożyć, żeby nikt na tym nie stracił, a żeby zmaksymalizować. Przychód. I te obserwacje, które były zawarte w, 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 w pierwszej prezentacji, dzisiaj, ja absolutnie z punktu widzenia biznesu, tego konkretnego biznesu, jakim jest dystrybucja VOD, ja potwierdzam. Tak? To znaczy, największym driverem dystrybucji VOD jest nowość. Tak? I to, co powoduje, że piractwo dzisiaj istnieje i tak dobrze się rozwija, to jest to, że dystrybutorzy w sztuczny sposób, może nawet nie dystrybutorzy, producenci, w sztuczny sposób wstrzymują dystrybucję online, ponieważ obawiają się o stratę zysków, taką kanibalizację zysków z dystrybucji kinowej. Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Mam trzy różne doświadczenia. Pierwsze to da do radości, kiedy film wszedł równolegle. Za pieniądze do, do dystrybucji. Drugim doświadczeniem jest film Leszka Dawida Ki, który uruchomiliśmy w dystrybucji trzy dni przed premierą kinową za darmo. I to jest bardzo ciekawy przypadek, który oczywiście stał w bardzo dużej kolizji z, z kiniarzami, bo oni mówią zaraz, o co chodzi? Tak? Wprowadzacie nam za fryko film, zanim on jeszcze znalazł się w kinie, palicie temat. Otóż nie. Otóż y, jeśli się to mądrze zrobi, jeśli się zrobi wokół tego akcję marketingową, która mówi jest super. Pra premiera tylko dla was dla wybranej garści osób, przez 3-4 godziny, tak będzie film dostępny online. To w efekcie jest tak, że się o tym bardzo dużo mówi przed, bardzo dużo mówi w po sama premiera trwa tam 3-4 godzinki takiego okna na możliwość zobaczenia tego filmu i powstaje bas, czyli taka, taka, taki szum medialny wokół, wokół tego filmu, i ludzie zaczynają mówić. Jeśli film jest dobry i się obroni, to mówią, słuchaj, widziałem fajny film, do niego, i, idź na niego do kina. W związku z tym to ostatnie okno dystrybucji home video, no, który w jakimś tam stopniu jeszcze PNA się przeznacza, choć w bardzo, w bardzo małym, być może zaraz zejdzie się z oknem dystrybucji w kinie. Tak? Znaczy te filmy być może będą dostępne. Jednocześnie w tych teatrach, jakimi są kina z widownią, i w tych kinach domowych, które dzisiaj już dysponują bardzo dobrą jakością obrazu i, i dźwięku. I teraz to jest bardzo, uproszczone, bardzo uproszczony model. Myślenia o, o przychodach. W szczególności, jeśli, jeśli mówimy tutaj o, o marży dystrybutora, to olbrzymie zaznaczenie, że to po pierwsze w czasie się zmienia, te procenty nie są identyczne, nie są stałe, to jest wszystko umowne. Ale wziąłem taki przykład, żeby Państwu uświadomić po prostu, ile kasy daje dystrybucja pierwszego etapu. Pierwszego etapu, nie, oczywiście na dzisiaj to jest kino, ale być może za chwilę to będzie kino i VOD. Ale dla tego pierwszego etapu, bo proszę pamiętać o tym, co powiedziałem na początku. Jeśli ktoś inwestuje pieniądze rok wcześniej, to nie chce czekać na te pieniądze trzy lata. Tak? On chce je jak najszybciej odzyskać wraz z zyskiem. W związku z tym zamykam tę klamrę na, pierwszej, na pierwszym oknie dystrybucji. Na dzisiaj to jest kino, ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby film wszedł do dystrybucji VOD i też kosztował dwie dychy. Po prostu 20 zł za licencję za wypożyczenie tego filmu też jest możliwe, co mniej więcej przekłada się na podobne wyniki. I teraz tak, to, co mi wyszło z tych różnych doświadczeń jako bardzo dobry model i możliwy w Polsce jako model biznesowy, to jest budżet filmu na poziomie 5 milionów złotych. Film droższy, już zachwiewa to równanie. Tak? Film za 7, za 8 już powoduje, że jest bardzo ciężko odzyskać pieniądze. PNA bardzo ważny, około 2 milionów złotych. Nie wiem, czy nie za mało, ponieważ jeżeli się produkuje film z zamiarem zarobku na nim, to promocja jest najważniejszym elementem. I znowu dochodzimy do tego: dystrybucja jest najważniejszym elementem, a promocja jest częścią dystrybucji, chociaż tę, mam tu na myśli promocję, możemy prowadzić również w trakcie kolejnych faz produkcji. I gdyby to razem dodać do siebie. Czyli 5 milionów złotych pokrywających koszty pośrednie, bezpośrednie i, i ewentualny zysk producenta wykonawczego. I 2 miliony złotych pokrywające PNA, czyli koszty wykonania kopii, ich dystrybucji, media i kreacje wszystkich i kreację wszystkich materiałów reklamowych. To mamy tak naprawdę na inwestycji po stronie kosztów 7 milionów złotych. I idąc dalej, jak przyjmiemy, że średnia cena biletów w Kinie to jest 16,50. One są różne. W różnych kinach, ponieważ one są zlokalizowane w różnych miastach, tak? Cinema City ma inaczej niż Multikino, Multikino inaczej niż Helios, ale to się waha od 13 tam do 19 zł. Dlaczego? bo są takie filmy, które są dystrybuowane przez cały tydzień, no te lekturowe, szkolne filmy, na które chodzą grupy czasami po 10 zł. No i są filmy 3D, które są sprzedawane, jak Państwo wiecie, na przykład w Warszawie weekendowy bilet kosztuje ponad 25 zł, czasem 29, też w zależności od kina. Więc ta średnia cena biletu to jest w granicach 16-18 zł. Od tego trzeba odjąć VAT 8%. Powiedzmy, tak? to jest takie przykładowe wyliczenie, że zostaje nam 16,5 zł. Opłata na rzecz kina najczęściej to jest nieco ponad 50%. Tak? Kino za sam fakt dystrybuowania filmów bierze nieco ponad 50%. Do tego jeszcze dochodzą kwestie związane z ax opłatą za, za cyfrowe kopie, ewentualnie opłatą na No ale w tej kalkulacji możemy przyjąć, że to jest około 9 zł. Zatem wpływ z biletów to jest 7,5 zł. Jeśli przyjmiemy, że dystrybutor zabierze z tego 1,5 zł na początku, później więcej, tak? bo to tak jak mówię, są bardzo, bardzo zróżnicowane te umowy i w zależności... Tego jak się producent z dystrybutorem dogada, tak to wygląda, ale przyjmijmy, że, że to jest około 1,5 zł. To w takim bardzo dużym uproszczeniu możemy sobie przyjąć, że jeden widz daje producentowi podjęciu kosztów PA i marży dystrybutora 6 zł. No i stąd bardzo prosta kalkulacja. Tak? Jeżeli, jeżeli mam do zwrotu w moim budżecie milion dla inwestora, to muszę sobie kalkulować 160 tysięcy widzów. Jeżeli mam do zwrotu 3 miliony, to muszę sobie kalkulować 500 tysięcy widzów, jeżeli mam do zwrotu 7 milionów. Czyli tak, jakby cały ten budżet produkcyjny i dystrybucyjny PA był pokryty z prywatnych środków, to progiem, w którym możemy mówić o break-even, czyli o zwrocie inwestycji, jest 166 tysięcy widzów. I teraz, jak wiecie Państwo, niektóre filmy w Polsce osiągają 1,5 miliona widzów, 2 miliony widzów. Tak? Czyli w takim modelu możemy mówić o produkcji filmowej jako o biznesie. Czyli możemy. W dość rozsądny sposób rozmawiać z inwestorami i powiedzieć im: tak, musicie zainwestować w mój film, bo brakuje mi na przykład 4 miliony złotych. Ale w, w, jesteśmy przekonani, że ten scenariusz będzie dobry, że to będzie film udany, że to będzie film, który e, przyniesie e, wpływy ze względu na jakąś tam widownię. I sobie to szacujemy. Tak? Jeśli, jeśli potrzebujemy 3 milionów, to po prostu robimy wszystko z dystrybutorem. Przede wszystkim, tak? żeby zwrócić sobie te zainwestowane pieniądze i osiągnąć minimum 500 tysięcy widzów. Oczywiście, żeby już kończę, żeby nie, nie, nie upraszczać tego zbytnio, wszystko zależy od tego, czy film jest. Udany, czy film jest dobry, tak? bo nawet z bardzo z, e, dobrego filmu można e, zrobić zły wynik poprzez nieumiejętną dystrybucję, i, i, a niestety z nieudanego filmu bardzo trudno jest e, zrobić dobry wynik, chociaż czasem ten pierwszy weekend e, na 100, 200 czy 300 tysięcy ludzi udaje się e, poprzez sprytną dystrybucję e, uzyskać taki wynik w pierwszym, w pierwszym weekendzie. E, Dlatego podsumowując to wszystko chcę powiedzieć, że cyfrowa dystrybucja jest olbrzymią szansą, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze przychody z transakcyjnego VOD, bo mamy trzy modele dzisiaj w Polsce funkcjonujące, czyli TVOD to tak zwany Transactional VOD, SVOD czyli Subscription VOD i AVOD czyli Ad Supported VOD. Eee, to żaden z tych modeli dzisiaj w przeliczeniu na kwoty per użycie. Bo najczęściej są to streamy, a nie download, nie dają jeszcze kwot, które by znaczyły wiele w budżecie filmu, tak, czyli zwroty z tej dystrybucji nie przynoszą jeszcze tak dużych kwot. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten rynek de facto nie istniał dwa lata temu, tak? nie, nie istniał z powodów technicznych, Ponieważ nie było odpowiedniej infrastruktury internetowej do oglądania wysokiej jakości wideo, nie istniał z powodów biznesowych, bo nikt w to nie inwestował. Nie istniał rynek Connected Devices, a dzisiaj to jest najszybciej rozwijający się rynek. Tabletów w Polsce jest już prawie milion. Tak? Connected Devices to jest urządzenie podpięte do internetu. My mówimy o telewizorze głównie, bo komórka i tablet jest. Tablet jeszcze tak, ale komórka jest już mniej atrakcyjnym do oglądania filmów urządzeniem. To rynek rosnącego zapotrzebowania i, i produkcji Connected Devices powoduje, że dostępność filmów przez internet w bardzo do, dobrej jakości za 2-3 lata to będzie świetnie prosperujący rynek. I wtedy będziemy mogli mówić o tym, że film na przykład zobaczy równolegle z kinem 500 tysięcy ludzi po 5 zł, co nam da 2,5 miliona zwrotu do budżetu. I to będzie znaczące. Na razie to nie jest. Natomiast na razie e, namawiam do tego, aby patrzeć kategoriami pozyskiwania różnych środków, w tym środków biznesowych, inwestycyjnych, ale poprzez liczenie budżetu od tyłu i poprzez myślenie kategoriami dystrybucji, i od tego trzeba zacząć, i bardzo porządnego przygotowania filmu w fazie developmentu. Dziękuję bardzo.